Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. To jest jedno z wielu równań, które rozwiążemy wspólnie. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie wzorów całkowych. Te możecie znaleźć na stronie napisanej powyżej, czyli matematykanaplus.com.pl. W zakładce materiały potrzebujecie oczywiście kartki oraz czegoś do pisania. Zaczynamy. Na tablicy znajduje się przykładowe równanie różniczkowe. Skąd my wiemy, że jest to równanie o zmiennych rozdzielonych? Otóż tutaj pozwoliłam sobie napisać tak zwany wzór ogólny na równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. I my spróbujemy teraz, posiłkując się tym równaniem, tym równaniem ogólnym, zastanowić się, coś poprzekształcać i upewnić się, że jest to na pewno tego typu równanie, którego my pożądamy. No więc przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się temu, co mamy tutaj napisane. No i teraz tak, moi drodzy. Widzimy, że tutaj chcę to równanie, żeby na początku była jakaś funkcja y, bo mamy tutaj plot y. Czyli tutaj musi być coś z y. To może być y, może być y kwadrat, to może być logarytm na przykład z y. Chodzi o jakąś funkcję z y. Natomiast my w naszym równaniu nie mamy tutaj funkcji z y, tylko z x. Więc ja dążę do tego, żeby się tego pozbyć. A jak to robię? Dzielę przez to. Czyli mam sinus dzielone przez sinus x, nasze równanie jest. Czyli mam teraz co? Po lewej stronie zostało mi dy po dx równa się. I tutaj, ponieważ dzielę przez sinus x, to całe wyrażenie muszę podzielić też przez sinus x. No więc okej. Pozbyłam się tej funkcji z x, nie jest dobrze, ale patrzę po prawej stronie i tu mi się też coś zepsuło. Bo tu chcę mieć same x, funkcje z x. A tak się stało, że tu mam napisane, że mam jeszcze jakiegoś y. Więc ja chcę się tego y pozbyć, a jak się pozbywam? Dzielę przez niego. Czyli obie strony dzielę przez y. Czyli co się dzieje? Tutaj nie będziemy tworzyć piętrowego ułamka z względów, można by powiedzieć, wizualnych, bo potem nic już nie dostrzeżemy. Natomiast zrobimy takie coś, że ponieważ wiemy, że tutaj jest zawsze jakaś jedynka ukryta i wiemy, że jak dzielimy przez y, to on będzie w mianowniku, więc zapiszemy sobie to działanie jako 1 przez y i tutaj będzie dy po dx, czyli my jakby wyłączymy to spod tego piętrowego mianownika, tego piętrowego ułamka. A po prawej stronie już ten y nam zniknie, bo podzieliliśmy przez niego i zostanie tylko cosinus x przez sinus x. I to jest sytuacja, w której my widzimy, że faktycznie to wygląda tak jak to, co powyżej, bo tutaj mamy jakąś funkcję z y, zgadza się. Tu mamy dy po dx, też się zgadza. A tu po prawej stronie mamy funkcję z x, czyli to też jest w porządku, czyli to jest równanie różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Zabieramy się więc za rozwiązywanie. Pierwszym krokiem, jak sama nazwa mówi, to będzie rozdzielenie zmiennych. Na czym to polega? Polega to na tym, że po lewej stronie muszą znajdować się same y, same funkcje, elementy z y, a po prawej stronie same elementy z x. My się przyjrzymy i widzimy, że jesteśmy w prawie idealnej sytuacji z tym tylko wyjątkiem, że przeszkadza nam to dx, czyli tak jak robiliśmy w poprzednich przypadkach, mnożymy obie strony równania przez dx. Tutaj nie wygląda jak potęga, może ja to przesunę, żeby się wam nie pomyliła, mnożę obie strony przez dx. Czyli tu już nie mam dx, więc zostaje mi 1 przez y dy. Natomiast po prawej stronie mam cosinus x przez sinus x razy dx. Czyli pierwszy krok zrobiony. Drugi krok to jest obustronne całkowanie naszego równania. Czyli ja dosłownie całkuję każdą z tych stron. Czyli mam całkę z 1 przez y dy i mam całkę z cosinus x przez sinus x dx. I teraz muszę te dwie całki rozwiązać, stąd potrzebne były nam wzory całkowe. Jeżeli nie pamiętacie, udajcie się czym prędzej na nasz kanał do playlisty Całka nieoznaczona i tam możecie sobie szybciutko powtórzyć różne metody, różne działania, które robiliśmy na całkach.
My tymczasem udamy się na naszą tablicę pomocniczą, gdzie obliczymy sobie te całki i potem tutaj do naszej tablicy głównej wrócimy. Witamy w tablicy pomocniczej. Na niej obliczymy sobie całki. Całki, które powstały nam w kroku drugim, dokładnie tak. No więc, moi drodzy, pierwsza całka znajdująca się po lewej stronie, czyli całka z 1 przez y, dy, y, to jest całka, którą możemy bezpośrednio z tablic odczytać. Tam widzimy, co następuje, że całka z 1 przez x, dx, bądź też po prostu dx przez x, to jest po prostu logarytm naturalny z x, z wartości bezwzględnej z x. Tak więc my zastosujemy sobie bezpośrednio ten wzór, czyli jak to będzie, to będzie po prostu logarytm naturalny z y. Ustalimy, że stałą c, ponieważ tutaj po każdej całce powinna pojawiać się stała c, my ustalmy, że tą stałą c będziemy pisać tylko po prawej stronie, tylko przy x-ach. Więc teraz spróbujmy rozwikłać, jak rozwiązać kolejną całkę po prawej stronie, czyli całkę cosinus x przez sinus x dx. I teraz, moi drodzy, jest to całka, której nie możemy rozwiązać ze wzorów bezpośrednio. Musimy zastosować tutaj jedną z poznanych wcześniej metod obliczenia całek nieoznaczonych, czyli metody podstawiania. Pamiętamy, że w metodzie podstawiania, ja pozwolę sobie tę metodę rozpisać tutaj po znaku równa się, pan się wybierało taką literkę, podstawiało się za tą literkę i ogólnie chodziło o to, żeby tak podstawić, żeby wymienić jedne literki na drugie. Czyli żeby zastąpić literką jakąś, wyrażeniami z tą literką, wszystkie x-y. Wszystko, co ma x-a tutaj pod naszą całką. No więc ja sobie wybrałam, że to będzie moja literka, to będzie t. Ja się zastanawiam, za co mogę podstawić pod tą całką. I teraz tak, jeżeli podstawiałabym za kosinusa x, to jest mój pierwszy strzał, to co? Pochodna, wiem, że liczę pochodną tutaj, pochodna z kosinusa to jest minus sinus. No i tak, hipotetycznie to się zgadza, bo tutaj mam sinusa, ale nie jest dobrze, jeżeli pojawia się wam coś, co znajduje się w mianowniku, ponieważ potem następuje taki proces, że taki współczynnik dt, tutaj ten element dt, którym liczymy pochodną, on ląduje w mianowniku, a to się nie może wydarzyć i tego bardzo nie chcemy, więc starajmy się tak podstawiać, żeby potem to dt znajdowało się w liczniku. Ja już wam zaraz wyjaśnię. Czyli jeżeli byśmy policzyli, to byłoby cosinus x, to by było minus sinus x dx i okazałoby się, że my tutaj wstawiamy za to dt. I tak nie możemy zrobić, więc my podstawimy odwrotnie, czyli podstawimy za sinusa x. A dlaczego? Bo pochodna z sinusa to jest cosinus x dx. Cosinus znajduje się w liczniku, czyli jest dobrze, bo wtedy te nasze dt też wyląduje w liczniku, czyli będzie wszystko w porządku. No i teraz, tak jak robiliśmy, to mamy tutaj t, natomiast za cosinus x dx mamy dt, tutaj ten wniosek stąd wynika, pozwolę sobie tutaj taką strzałkę zrobić, czyli nasze podstawienie działa, idziemy dalej, czyli mamy, na górze mamy dt, natomiast na dole mamy t. Czyli wszystko jest w porządku, ponownie mogę skorzystać z tego wzoru, czyli mam logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z t. Tutaj już wiem, że jesteśmy po prawej stronie, więc napiszę plus c. Ale uwaga, pamiętamy, że jeżeli zaczynamy w x-ach, kończymy w x-ach, więc teraz zamiast tego t wpisuję z powrotem to, co podstawiłam, czyli sinus x i mamy dodać c. I takim sposobem rozwiązaliśmy nasze całki. Wracamy do tablicy głównej. Witam z powrotem na tablicy głównej. Policzyliśmy całki z prawej i z lewej strony. Zapiszmy sobie więc wyniki. Po lewej wyszło nam co? Wyszedł nam logarytm naturalny z y równa się, zaś po prawej stronie wyszedł nam logarytm z sinus x i ustaliliśmy, że będziemy pisać c po prawej stronie. Czyli na dobrą sprawę moglibyśmy już na tym etapie zakończyć, jeżeli nie musicie wyliczać y do końca, czyli
Chodzi o to, że wynikiem jest jakby funkcja y równa się, natomiast czasami, ponieważ jest to bardzo błędogenne wyliczanie tego y w niektórych momentach, wykładowcy i ćwiczeniowcy po prostu pozwalają zostawić to w takiej postaci. To czasami też to zajmuje dłużej czasu niż na przykład rozwiązanie całego równania. My natomiast zrobimy tak, że dla tych, którzy chcą bądź też muszą, to zaraz za chwilę udadzą się ze mną na tablicę pomocniczą, gdzie dokonamy wyliczenia tego y. Natomiast dla tych, którzy nie muszą, zapiszę zadanie do domu. Tak, abyście sobie poćwiczyli na podstawie tego, co zrobiliśmy tutaj. I oczywiście pochwalcie się swoimi odpowiedziami, wysyłając je na maila matna+@gmail.com. Ja tymczasem zainteresowanych zapraszam na tablicę pomocniczej ponownie. Dla chętnych rozwiążemy sobie, wyliczymy sobie z tego równania y. Jak to zrobimy? Widzimy, że po lewej stronie, po prawej mamy logarytm i gdyby nie fakt, że tutaj mamy dodać c, to moglibyśmy po prostu te logarytmy opuścić. Natomiast niestety mamy plus c, ale możemy sobie z tym poradzić, ponieważ jak wiemy w przypadku równań różniczkowych tymi stałymi można sobie troszeczkę tak żonglować, pozwolę sobie to tak ubrać w słowa, i my sprytnie możemy sobie zamienić c na logarytm naturalny c1, czyli my możemy zamieniać stałe, ale też na stałe, czyli chodzi po prostu o to, żeby było nam wygodnie obliczać nasze zadanie. Czyli my tutaj mamy logarytm z c1, zastąpiliśmy sobie c, czyli co się teraz stanie? Mamy po lewej stronie dalej logarytm naturalny y, natomiast po prawej mamy logarytm naturalny sinus x plus logarytm naturalny z c1. Z własności logarytmów wiemy, to możecie znaleźć m.in. w tablicach maturalnych, że jeżeli mamy dodawanie logarytmów o tych samych podstawach, to my możemy tutaj te elementy pomnożyć. Czyli co się dzieje? Po lewej dalej jest logarytm naturalny z y, natomiast po prawej mamy logarytm c1 razy sinus x. I to wygląda już dużo lepiej, bo w tym momencie ja po prostu mogę sobie opuścić logarytm i tutaj mam plus minus c1 razy sinus x. Dlaczego plus minus? Dlatego, że mamy tutaj wartości bezwzględne i w zależności od przypadku, od wartości poszczególnych funkcji, te plusy i minusy będą się wymieniać. I w taki oto sposób dokładnie wyliczyliśmy naszego y. Ja zapraszam do kolejnych części poświęconych równaniom różniczkowym. Zapraszam także na stronę matematyka+.pl, tam więcej zadań i zagadnień. Jeżeli chcecie, żeby znalazło się tu jakieś zadanie, piszcie pod adres matna+@gmail.com. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę udanego dnia.